Panie Rafale, żyjemy w czasach mimo wszystko kryzysu, w związku z tym, jeżeli ktoś z młodych chce zacząć swoją działalność teraz, jaką by Pan miał dla niego radę? Podstawowa rada jest taka jak zawsze, ona się niczym nie różni teraz wobec czasów zwykłych, czy tych nudniejszych. Tylko to, co jest bliskie naszym realnym pasjom, ma szansę się udać. Teraz może nawet jeszcze trochę bardziej niż w tych zwykłych czasach. Jeśli robimy coś, co nas realnie nie pasjonuje, to z czasem nas to zaczyna trochę frustrować. Powodów do frustracji tych obiektywnych jest bardzo dużo. Niestety wydaje się, że będzie ich jeszcze więcej. Więc jeżeli złożymy powody obiektywne z powodami własnymi do frustracji, to znaczy, że jeżeli nie będziemy robić czegoś, co nas pasjonuje lub bardzo blisko, to szanse na sukces są minimalne. Więc tym bardziej uważam dzisiaj, że dla każdego rada jest taka: znajdź najpierw swoje pasje, później te pasje skonfrontuj z możliwościami robienia biznesu i jeżeli ci się uda znaleźć taki rodzaj biznesu, który jest blisko twoich pasji albo wręcz się z którąś pokrywa, to wtedy masz największe szanse. Czym jest dla Pana w ogóle przedsiębiorczość? Co się mieści w ramach tej definicji? Dla mnie przedsiębiorczość jest bardzo bliska sensowi istnienia ludzkości na tej planecie w ogóle. No bo po co na niej jesteśmy? Rabujemy bogactwa naturalne, bo to jest niestety rabunkowa eksploatacja bardzo często. Niszczymy środowisko naturalne, obciążamy go w każdym razie bardzo mocno. To jest wiele negatywnych aspektów istnienia ludzkości na Ziemi. Gdyby nie było ludzi, planeta wyglądałaby fajniej. Byłaby mniej zakłócona. Ale skoro już na niej jesteśmy, to istotą człowieczeństwa moim zdaniem jest zmienianie tego, co się da, na lepsze. W takim bardzo trywialnym rozumieniu. Na lepsze. Skoro już zaspokajamy przez to coś, nasze potrzeby, to starajmy się je zaspokajać w taki sposób, żeby nie krzywdzić albo jak najmniej krzywdzić przyrodę, środowisko, planetę, a podnosić jakość tego życia, no bo w zasadzie to jest jedyne, co tu mamy. Przedsiębiorca jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że ma większy wpływ niż przeciętny obywatel, a więc ma też większą odpowiedzialność. Od wielu lat się zastanawiam, po co robię biznes? I odpowiedź za każdym razem jest taka sama. Po to, żeby zrobić coś pożytecznego, bo dzięki biznesowi zarabiam i część istotną zarówno tego materialnego wyniku, jak i tego niematerialnego wyniku w postaci świadomości, mobilizacji ludzi, bycia przykładem dla innych. Staram się używać dla dobrych celów. Tak robię od ponad 30 lat. No i oczywiście również dla realizacji własnych pasji pozazawodowych albo poza stricte zawodowymi, czyli akurat w tym przypadku sportu. Sportu jeszcze wrócimy, ale stwierdziliśmy obaj, że aktualnie żyjemy w czasach kryzysu, tego się nie da niestety uniknąć, wiemy jakie są statystyki i właśnie jak z tym kryzysem sobie radzić nawet na takim poziomie jednostki, na takim poziomie podstawowym, może też poziomie makro. Na poziomie podstawowym nie tracić wiary, że każdy kryzys się kończy. No tak jak wszystko w naszym życiu, tak i kryzysy. Zwykle kryzysy kończą się nawet trochę szybciej niż w tych szaro-ciemnych scenariuszach przewidujemy. Na początku COVID-u najwięksi optymiści mówili 2 lata, ci średnio optymistyczni mówili 3–4, a było jeszcze duże grono pesymistów. Okazało się, że rzeczywiście w tym wymiarze tragicznym, czyli wywołującym masową przedwczesną umieralność, to były około 2 lata. Czyli to przewidywanie dość optymistyczne się sprawdziło. No ale przyszedł kolejny, wielowymiarowy kryzys. No więc teraz sztuką jest nie stracić tej wiary, że ten kryzys również minie. Nie spekulowałbym teraz, czy to będzie 23, 24 czy 25, no bo doszedł kolejny aspekt tego kryzysu, czyli wojna w Europie, wojna w Ukrainie. Tutaj no, nie znam wiarygodnego źródła, za którym mógłbym powiedzieć, wierzę, że skończy się w tym, przyszłym czy w następnym roku. Na razie ta sprawa horyzontu czasowego jest w zasadzie chyba niedefiniowalna, a w każdym razie niedefiniowalna wiarygodnie. Na poziomie społecznym uważam, że wykazaliśmy jako Polacy w szczególności gigantyczną odporność na kryzysy w ciągu tych ostatnich 30 paru lat i gigantyczną determinację do tego, żeby faktycznie zmieniać nasze życie na lepsze. To widać w każdym obserwowalnym aspekcie. Może teraz, szczególnie poza środowiskiem naturalnym, to jest wielki znak zapytania, bo jednak obciążamy to środowisko naturalne i ten kurs na zmniejszanie tego obciążenia, który w ostatnich kilku latach dominował, jeszcze parę miesięcy temu dominował, no dzisiaj przestało to być ważne de facto z powodów, na które ani jako społeczeństwo, ani tym bardziej jako jednostki nie mamy żadnego wpływu. Według mnie jako społeczeństwo wykazaliśmy się ogromnym hartem, ogromną odpornością. No i ja patrzę na to tak, no skoro dawaliśmy radę już dobrze kilka razy, no to i teraz przetrwamy, bo mamy w sobie faktycznie ogromną determinację, żeby żyć i to lepiej żyć, dobrze żyć i żeby to swoje życie zmieniać po prostu na krok po kroku ciut lepsze. Dlatego ja się opieram na własnym osobistym doświadczeniu. Każdy kryzys jednak mijał i każdy okres w życiu mijał szybciej niż te dobre, niż byśmy chcieli, a te złe szybciej niż wielu antycypowało. A społeczeństwo wykazało się ogromnym hartem, ogromną determinacją, więc miejmy nadzieję, że i tak będzie teraz. Uważa pan, że w Polsce panuje dobre środowisko, czy to dla biznesu, czy po prostu dla takiej nawet drobnej przedsiębiorczości? To już jest dużo trudniejsze pytanie, bo oczywiście bardzo powszechne są głosy pesymistyczne czy krytyczne. No ale trwamy tu i działamy tu, nie emigrujemy, nie chcemy emigrować w znakomitej większości. Młode pokolenie, przynajmniej te grupy, z którymi mam do czynienia, widzi swoją przyszłość w większości w Polsce i bardzo twórczo i kreatywnie podchodzi do swojego życia i swojego biznesu, swojej aktywności zawodowej. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej, a jeżeli będzie tak jak jest, no to będziemy sobie po prostu dalej radzić. Mówiliśmy już o jakiejś radzie dla młodych ludzi. Chciałbym teraz przejść do grupy na przeciwnym biegunie, czyli do ludzi starszych. W Polsce jest trochę tak, że zakłada się, że jeżeli ktoś przechodzi na emeryturę, to powinien prowadzić spokojne życie, raczej już nie pracować. Natomiast na przykład założyciel KFC założył swoją działalność po 70. Czy uważa pan, że jest jakiś sposób, jest jakaś rada dla emerytów w Polsce, dla ludzi starszych, żeby oni też odnaleźli się jakoś w kapitalizmie, bo on trwa wiele lat, ale jakoś chyba to nastawienie w Polsce się nie zmienia? Bardzo wiele osób starszych, które znam, mimo że są emerytami, pracują. To już jest ważne. To znaczy, że chcą dorobić, a nie chcą dożyć tylko. No, mamy niewątpliwie potężny, wiszący nad nami problem starzenia się społeczeństwa, fatalnego chyba, tak można powiedzieć, przyrostu naturalnego. Jednocześnie dłużej jesteśmy sprawni. Może to tak należałoby skonstatować. Starajmy się utrzymać w jak najlepszym zdrowiu jak najdłużej i wykorzystać swoje siły, szanse i talenty jak najdłużej. Co jest najważniejsze według pana w tym, ażeby osiągnąć sukces zarówno w strefie biznesowej, jak i sportowej? Taka jedna chociaż cecha, która często ten sukces determinuje. Na wielkie sukcesy składają się małe sprawy i determinacja. To jest moje ulubione powiedzenie. Determinacja jest według mnie warunkiem, to co już wcześniej powiedziałem, pasja lub jak najbliżej pasji, ale pasja ciągnie za sobą determinację. Więc jeśli jesteśmy zdeterminowani, to małymi krokami dojdziemy dużo dalej, niż nam się kiedykolwiek wydaje wcześniej. Wracając do tematu sportu, czy uważa pan, że on pomógł panu w jakiś sposób w biznesie? Czy rzeczywiście to pomaga tak na co dzień? Przekonałem się, że sport wyczynowy i taki, w którym bierzemy na siebie, tak jak w moim przypadku to było, pełną organizację wszystkiego, a nie zlecamy czy outsourcujemy. Akurat u nas to nie było możliwe, ale to dobrze. Jest bardzo blisko biznesu. Tu również, jak i w biznesie, tak i w sporcie, fundamentalne znaczenie ma jakość zespołu. Każdego w zespole. Czy jest to 5 osób, 50 czy więcej, jakość każdego, determinacja i dążenie do własnego sukcesu w obszarze zadań, które są zdefiniowane i powierzone, bezpośrednio przekłada się na sukces. To zresztą bardzo dobrze widać. Jesteśmy świetni w wielu sportach indywidualnych i w nielicznych drużynowych, z czego się oczywiście też cieszymy. Więc musimy się po prostu uczyć działania zespołowego. To też widać doskonale na przykładzie Niemców, którzy mają świetne drużyny i to wiemy. Więc według mnie sport, biznes bardzo blisko, a sukces w sporcie poprzez budowanie, staranne rekrutowanie i budowanie zespołu, który składa się z ludzi dążących do swojego własnego mistrzostwa w każdej fragmencie, który jest potrzebny do złożenia w całość. Uważa pan, że pańskim największym sukcesem jest zwycięstwo w rajdzie Dakar, czy jednak prowadzenie własnego biznesu? Na spełnienie składają się przynajmniej 4 rzeczy w moim przypadku. Po pierwsze, to, że wreszcie mam dziecko, syna, bo czekałem 10-lecia na to. Akurat tak się moje życie ułożyło, że syn urodził się, kiedy miałem 50 lat i miesiąc, czyli mógłbym być równie dobrze już dziadkiem, ale jestem ledwo co ojcem. Po drugie, stosunkowo bezpiecznie prowadzony biznes, no bo nie można wszędzie się wszędzie ryzykować, a ryzykowałem w sporcie zdrowiem i nie tylko. W sporcie jestem spełniony, choć oczywiście mam marzenia i ambicje. No i bardzo ważny fragment życia, jakim jest rozległa działalność społeczna. Nie chcę tego rozkładać na kawałki teraz, ale na wielu różnych poziomach, w wielu różnych projektach od bardzo dawna funkcjonuję w działalności społecznej i sprawia mi to kolosalną satysfakcję. Więc nie powiem oczywiście, jak mój przyjaciel, dużo starszy pilot, że powiedział: całe życie latałem, robiłem to, co kochałem, więc jak miał jutro umrzeć, to umrę jako człowiek spełniony. Nie chciałbym jutro umierać oczywiście, to jeszcze trochę brakuje, choćby z powodu tego, że syn ma 6 lat. Więc dobrze by było, żeby miał ojca jak najdłużej i żeby mógł się cieszyć jego rozwojem, a on z kolei ojcem. Mam nadzieję dobry. Ale na pewno jestem w takiej fazie, w której nie mam deficytów. Znaczy nie mam takiego poczucia, że żebym był szczęśliwy, to muszę jeszcze w tym miesiącu zrobić to, a za rok to. Ja jestem szczęśliwy tu i teraz i niewiele mi do takiego pełnego szczęścia brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.